Witajcie, kochani. W dzisiejszym nagraniu chciałabym Wam powiedzieć parę słów na temat tego, jak często toksyczni partnerzy oczerniają nas jako rodziców. To znaczy, jeżeli jesteś kobietą i masz narcystycznego, toksycznego, zaburzonego w jakiś sposób, w jakiejś formie partnera obecnego lub byłego, to bardzo często doświadczysz oczerniania Ciebie i umniejszania Tobie w roli mamy, jeżeli oczywiście macie dzieci wspólne. Jeżeli jesteś mężczyzną i masz taką właśnie partnerkę, to będzie to działało tak samo, czyli będzie też umniejszona Twoja rola jako ojca, Twoje działania. Generalnie chodzi o to, że taki partner, partnerka zawsze stara się z nami rywalizować na różnych polach. Tam nie ma mowy o partnerstwie, o bliskości, o równości. Zawsze jest potrzeba rywalizacji i oczywiście z ich strony potrzeba dominacji nad nami. Dlatego też w tym niezwykle ważnym obszarze, jakim jest rodzicielstwo, też starają się z nami rywalizować. I wygląda to tak, że po prostu umniejszają Waszym kompetencjom rodzicielskim, starają się zawsze pokazać siebie jako tych lepszych rodziców, jako tych, którzy wiedzą lepiej, będą podważać Wasze działania, będą podważać Wasze opinie. Przykładowo, jeżeli chcecie podać dziecku jakiś lek, będą podważać to na zasadzie, a co ty lekarzem jesteś, skąd ty to wiesz i tak dalej. A nawet jeżeli macie opinię jakiegoś lekarza, te osoby zawsze wiedzą lepiej, będą też to umniejszać. Może być tak, że często jesteście wpędzani w poczucie winy, gdy zadbacie o siebie. Przykładowo, jeżeli jesteś mamą i pójdziesz do fryzjera, pójdziesz na paznokcie, pójdziesz trochę się wyrwać, odetchnąć od dzieci, to często będzie to przedstawiane jako właśnie coś złego, jaka z ciebie matka i jaką ty jesteś matką. Może być tak, że na przykład dzieci będą pod opieką waszego toksycznego partnera i wy w tym czasie gdzieś wyjdziecie, będziecie mieli jakąś sprawę do załatwienia i ta sprawa się przedłuży i wtedy poinformujecie na przykład tego partnera, że słuchaj, muszę zostać dłużej, bo coś tam się ważnego wydarzyło i wtedy pojawią się ataki. A co z dzieckiem? Tak? A co z dzieckiem? A dziecko jest pod opieką tej osoby, czyli na przykład tutaj taty. I oczywiście będziecie wpędzani w poczucie winy, no, że chyba dziecko jest ważniejsze, tak? Naprawdę na każdym kroku ta osoba da Wam odczuć, że coś z Wami nie tak. Mogą się pojawiać komentarze negatywne wobec Waszej osoby do dziecka. Bo matka to zawsze, bo ojciec to zawsze. Ojciec to jest głupi, nic nie umie. Ojca nie ma, ojciec znowu coś, matka znowu coś. I też takie negatywne, nie mama, tylko matka. Jeżeli poprosicie o wsparcie takiego na przykład, jeżeli to jest Wasz mąż, no partnera, tutaj mówię z perspektywy kobiety. I przykładowo, często jest tak, że dzieci, wiecie, szczególnie jak są małe, buntują się, znaczy no, w sumie nie tylko małe, ale jeżeli dziecko się buntuje i mówisz mu, nie wiem, posprzątaj zabawki albo idź umyj rączki, idź umyj ząbki, to po prostu potrzebujesz takiego wsparcia w drugim rodzicu, bo często dzieci oczywiście stawiają granice, też uczą się autonomii i wtedy jest nie w ogóle. I fajnie jest, gdy ten drugi rodzic po prostu stanie za tobą. W takim sensie mama powiedziała, żebyś umył ząbki, proszę zrób to. Natomiast taki partner tego nie zrobi. A często jeżeli ty to zgłosisz i powiesz, słuchaj, chciałabym, żebyś stanął za mną w takich sytuacjach, żebyś tak jakby wzmocnił mój komunikat, to możecie usłyszeć, jak sobie nie zbudowałaś. A propos dzieci, no właśnie. Jak sobie nie zbudowałaś autorytetu, to ja nie zrobię tego za ciebie. Naprawdę, generalnie to jest naprawdę takie poczucie tego, że coś z wami nie tak, że jesteście gorsi jako rodzice, że jesteście mniej kompetentni. Często to prowadzi do tego, że naprawdę kończycie taki związek z takim głębokim poczuciem, że ja jestem tym gorszym rodzicem, a tamta strona jest lepsza, mimo że tamta strona jest totalnie toksyczna. Ale znam przypadki osób, które, no, na przykład w tym wypadku kobiet, które zastanawiały się nad tym, żeby oddać swoje dzieci pod opiekę toksycznego partnera, bo czuły się tak mało, tak słabe jako mamy, tak bardzo niekompetentne, bo oczywiście lata treningu, lata umniejszania, lata podważania ich kompetencji, lata po prostu wmawiania, że o, bo ty jesteś taka
chaotyczna, bo ty to w ogóle tego nie ogarniasz. Zobacz, jak dziecko płacze, przez ciebie płacze, zobacz, co zrobiłaś i tak dalej. I każda po prostu rzecz, którą robicie z dzieckiem, zawsze była kwestionowana. A tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że naprawdę jesteś wystarczająco dobrą mamą, jeżeli jesteś dostrojona do potrzeb swoich dzieci, czy jesteś wystarczająco dobrym tatą, gdy jesteś dostrojony do potrzeb twoich dzieci. I co to znaczy? Pozwalasz dziecku być sobą, reagujesz na jego potrzeby, reagujesz też na jego potrzeby emocjonalne. Nie gasisz dziecka, nie zaprzeczasz jego emocjom, nie, po prostu towarzyszysz mu w poznawaniu świata, w wyrażaniu emocji. Często to jest bardzo trudne, bo dziecko nie radzi sobie z emocjami, te jego emocje często po prostu są bardzo intensywne, bardzo mocno przeżywa złość, gniew, smutek. I jeżeli tylko jesteś obecny i pomagasz dziecku zrozumieć to, czego doświadcza, nazywając te rzeczy, widzę, że jest ci bardzo smutno. Rozumiem, że jesteś bardzo zły, że znowu nie możesz zjeść kolejnego loda, kolejnego cukierka, albo że musisz zjeść najpierw obiad, żeby dostać deserek. Widzę, że jest w tobie bardzo dużo złości. Jeżeli jesteśmy obecni i nazywamy emocje dzieci, dajemy im bezpieczną taką bazę, czyli właśnie obecność fizyczną, obecność emocjonalną i dostępność emocjonalną, czyli nie karamy dzieci ciszą, nie odrzucamy dzieci, nie wymuszamy na dzieciach konkretnych zachowań, czyli odbieramy im miłość, traktujemy je chłodem wtedy, gdy nie zachowują się tak, jak chcemy. To są rzeczy, które robią ludzie toksyczni, to są rzeczy, które robią, to jest przemoc emocjonalna, to jest to, co robi wasz toksyczny partner albo wasza toksyczna partnerka w przypadku, gdy jesteście mężczyzną. I na to musicie być uważni, że jeżeli ty jesteś tą stroną dostępną emocjonalnie, podążającą za dzieckiem i starającą się naprawdę dawać wsparcie, nie musisz być idealny, nie musisz, jak gdyby popełnisz błędy, to jest normalne. Jako rodzice popełniamy błędy, jednak pamiętaj, że ty jesteś tą stroną bezpieczną, a tam jest osoba przemocowa, tam jest osoba, która używa dzieci. Jezu, tak to jest mieć dzieci, właśnie psa. Okej, przepraszam za chwilowe zawirowanie. To są uroki samodzielnego macierzyństwa i próby włączenia pracy z opieką nad dziećmi. A, tu jeszcze powiem coś. To nie jest nic złego, że pracujesz, gdy się zajmujesz też dziećmi. Kolejny wątek, przypominam się. Bardzo często toksyczny partner będzie starał się wam pokazać, że jesteś złą mamą, bo pracujesz, mając dzieci. To zajmujesz się dziećmi, czy pracujesz? Są czasy COVID-u, home office. Często te samotne mamy, samodzielne, bo nie lubię słowa samotne, samodzielne mamy stają na głowie, żeby pogodzić pracę, home office z dwójką małych, chorych dzieci czy jednym dzieckiem. Stają na głowie, jest to bardzo trudne. Nie, to nie czyni z ciebie złej mamy. To, że pracujesz, to, że się rozwijasz, to, że się starasz to wszystko pospinać, naprawdę nie sprawia, że jesteś złą mamą. Tak samo często jest takie poczucie, gdy chcecie się rozstać, że odbiorą ci dzieci, dlatego że, nie wiem, na przykład nie pracujesz, albo że pracujesz za dużo. To są totalne bzdury. Skonsultujcie się ze swoim prawnikiem i zobaczycie, że to nie jest prawda i nikt wam dzieci z powodu pracy nie odbierze, czy z powodu tego, że pracujecie albo nie pracujecie, czy macie pieniądze, czy ich nie macie. Nie tak działa nasze prawo, natomiast ludzie toksyczni będą was manipulować w ten sposób, będą was zastraszać. Po to, żeby was utrzymać, tak? Jeżeli chcesz odejść od takiej osoby, to dzieci są często wykorzystywane przeciwko tobie. Usłyszysz, że nastawię dzieci przeciwko tobie, że dzieci cię znienawidzą, sąd ci odbierze dzieci i wiele różnych rzeczy. To po prostu jest używanie dzieci jako amunicji wymierzonej w ciebie, co jest bardzo, bardzo niezdrowe, toksyczne i bardzo dużo mówi o tej osobie, a nie o tobie i nie mówi prawdy na temat tego, czy jesteś wystarczająco dobrą mamą i czy ktoś ci może te dzieci odebrać, czy nie. Także tyle, jeśli chodzi o łączenie pracy z dziećmi. Pamiętajcie też, że naprawdę wasze dzieci was potrzebują i potrzebują tego bezpieczeństwa, które dajecie, potrzebują tej przewidywalności, którą dajecie, potrzebują wiedzieć, że są widziane, słyszane, kochane, akceptowane takimi, jakie są, z różnymi trudnościami, z którymi przychodzą.
że mogą liczyć na to, że będą zawsze wysłuchane, że nie będą odrzucone, że nie będą karane, że nie będą porzucane, że nie będą manipulowane, że mają prawo kochać mamę i tatę. To też jest bardzo ważne. Nie nastawiać dzieci przeciwko drugiemu rodzicowi, nie robić po prostu prania mózgu, bo to robią toksyczni rodzice. Nawet jeśli wiesz, że twój partner jest toksyczny, nie mówisz, że masz chronić. Dzieci naprawdę są mądre i one same zobaczą, ale na pewno nastawiając dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi, tak naprawdę robisz największą krzywdę własnemu dziecku. Daj temu czas, pozwól, żeby dzieci same wyciągały swoje wnioski. Oczywiście im są starsze, tym będą zadawały trudniejsze pytania i tym będą mądrzejsze i tym więcej będą widzieć i wtedy już też więcej możesz powiedzieć, ale na pewno nie można mówić trudnych rzeczy do malutkich dzieci, które nie rozumieją i które po prostu potrzebują rodziców, bo to jest cały ich świat. Oczywiście, jeżeli masz partnera, który jest naprawdę zagrażający, czyli jest tam przemoc też fizyczna, jest znęcanie się nad dziećmi, nie daj Boże wykorzystywanie seksualne, to najlepiej walcz w sądzie o ogranicz prawa i żeby dzieci po prostu, żeby ta osoba nie miała dostępu do twoich dzieci. Jednak często jest tak, że jest ta przemoc psychiczna, tak, te osoby, to też jest niebezpieczne, to też nie jest dobre, ale często jak odejdziesz od takiej osoby, to może wpływ tej osoby minimalizujesz. I to jest cudowne, że odchodząc od takiej osoby, ty już chronisz swoje dzieci. I gdy odejdziesz, pamiętaj, nie daj podważyć swoich kompetencji rodzicielskich. To ty jesteś tą zdrową stroną, to ty jesteś tą stroną, która chroni dziecko, to ty jesteś tą stroną, która widzi rzeczywistość taką, jaka jest. A po drugiej stronie jest manipulacja, są kłamstwa, jest ogromna mściwość i jest potrzeba wykorzystywania dzieci do swoich celów i używania dzieci i naginania dzieci do bycia takimi, jakimi chce ta osoba. I wy nie możecie się na to zgadzać i musicie o tym pamiętać, że ja daję tą bezpieczną bazę dziecku. Halo, ja jestem tą osobą, która zapewnia zdrowy rozwój i nie pozwolę, żeby ktoś mi znowu wchodził w głowę, robił dalej gaslighting, podważał moje kompetencje, sprawił, że będę wątpić w siebie jako w rodzica, bo jestem wystarczająco dobrym rodzicem, nawet gdy czasem popełnię błędy, gdy tak jak mówię, jestem dostępny emocjonalnie, gdy reaguję na potrzeby fizyczne, emocjonalne mojego dziecka, gdy staram się dla mojego dziecka najlepiej jak potrafię, gdy wiem, że to dziecko czuje się bezpiecznie i ma dobre warunki do rozwoju. Także nie zapominajcie o tym, naprawdę wiem, jak dużo osób się z tym mierzy, jak często kobiety mają to poczucie, że są niewystarczająco dobrymi mamami i też panowie też często kończą relacje z tym poczuciem, że jestem niewystarczająco dobrym tatą, jak często panowie muszą walczyć o swoje prawa do opieki nad dziećmi i jak często naprawdę super osoby, po prostu świetni rodzice wątpią w siebie tylko dlatego, że mieli pecha i doświadczają rodzicielstwa z toksyczną osobą. I to jest naprawdę bardzo raniące, bardzo krzywdzące i bardzo trudne, bo zdrowi rodzice powinni siebie nawzajem wspierać, uzupełniać i budować, a toksyczny rodzic będzie robił wszystko, żebyś się zawsze źle czuł, czy to jako partner życiowy, czy to jako rodzic, czy jako człowiek w ogóle. Więc pamiętajcie, że to nie jest o was i wy jesteście wystarczająco kompetentni i dobrzy w swojej roli i wy jesteście tą osobą, która ma ochronić wasze dzieci przed tą toksyczną jednostką.